Moi drodzy, zanim zaczniemy, mam dla was takie pewne pytanie. Nie zastanawialiście się kiedyś, co się stało z Lee Everettem, czyli głównym bohaterem pierwszego sezonu The Walking Dead? Teraz zatrzymajcie film, dajcie sobie 5 sekund na odpowiedź. Pewnie większość z was pomyślała, że umarł, no bo został ugryziony, no co prawda to prawda, był ugryziony. Ale, i tutaj się na chwilkę zatrzymajmy, czy jego śmierć była pokazana na ekranie? Hej, cześć, siemano, ja jestem Anorek, witam was bardzo serdecznie w kolejnym drugim odcinku z naszej serii o teoriach spiskowych ze świata The Walking Dead. Pod ostatnim filmem wbiliśmy naprawdę kozackie i nieziemskie statystyki, za co wam jestem wdzięczny, z całego serducha wam dziękuję, ale nie spoczywamy na laurach i lecimy dalej i przebijamy ten fajny wynik, dzięki! Właśnie, cofnijmy się do tego pytania, co się stało z Lee Everettem? Został ugryziony, a od tego zazwyczaj się umiera, podkreślam słowo zazwyczaj. W serialu Fear the Walking Dead jeden z bohaterów twierdzi, że przeżył gryzienie szwendacza. Oczywiście nie możemy brać tych słów na 100% poważnie, z tego względu, że jeszcze wyjaśnienia nie było. Ale Alejandro twierdził, że przeżył gryzienie szwendacza i dzięki temu w sumie skupił wokół siebie ludzi i założył dość fajnie funkcjonującą grupę. Traktujmy wirusa zombie jako normalną chorobę, załóżmy taką jak ospa. Ktoś jest bardziej odporny i nie choruje, lub ktoś jest mniej odporny i choruje. No ale w sumie to tylko moje, jak i wasze insynuacje, bo to wydaje się mi ten pomysł. Kolejnym ważnym argumentem przemawiającym za prawdziwością tej teorii jest to, że tak naprawdę nie widzieliśmy śmierci Lee na ekranie. Ogólnie były dwa wybory, albo strzelamy do Lee, albo go zostawiamy. Ale teraz skupmy się na tym pierwszym. Kiedy Clementine podnosi broń i oddaje już strzał, ma lekko przechyloną broń w prawą stronę, co może oznaczać, że nie podołała zadaniu i po prostu nie strzeliła w swojego bohatera. I to by było jednak tyle z argumentów, które przemawiają za tym, że teoria może być prawdziwa. Na marginesie już na sam koniec powiem wam, że jest niezwykle trudna teoria, taki temat rzeka jakby, bo tak naprawdę nie wiemy jak było. Więcej jednak czynników sugeruje nam, że po prostu Lee umarł, ale jest też mała taka lekka nadzieja, że być może jednak był odporny i przeżył. Także co, chyba to było na tyle, także dzięki za uwagę, piszcie w komentarzu swoje nowe teorie lub wyraźcie swoją opinię dotyczącej tej właśnie teorii, czy może jednak takie małe zielone światełko jednak jest. Pamiętajcie, że każdy like i suba mam do kanału, dzięki wielkie, także co, miłego dnia, na razie, cześć, pa!